zdarzenia w drodze. Od 4 do 11. Jest do jedzenia w drodze od 4 do 11. Pogrzebani też jesteśmy wraz z Nim przez chrzest i śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, rośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, zaznaczam słowo wiedząc to, nie czując, tylko wiedząc, wiedząc to, że nasz stary człowiek został we spódniku ukrzyżowany, aby grzeszne ciało nasze zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. To bowiem umarł uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zbudzony Chrystus, który umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem za grzech, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że tutaj jest bardzo duży nacisk położony na to, czy my to wiemy. Nie czy my to odczuwamy, nie jak my tego doświadczamy, tylko czy my to wiemy. Czy my wiemy, że my nie żyjemy dla grzechu. Że my nie żyjemy. Czy to jest prawda dla nas? Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o prawdzie na pierwszej sesji? Prawdą jest to, że umarliśmy dla grzechu. Umarliśmy. To czy ty popełniasz grzech, czy też jakakolwiek inna siła związana z grzechem ma na ciebie wpływ, to nie jest prawda. Prawdą jest, że umarłeś dla grzechu. Taka jest prawda. Taka jest prawda. I teraz zobaczcie, jak to się ma do doświadczenia, które masz. Nie. I teraz zobacz, co musisz zrobić. Wybrać musisz prawdę. Musisz wybrać prawdę. Wiesz, jak to się, jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to tak. Rano zachowałeś się jak diabeł, na przykład, ja to zupełnie na marginesie mówię, tak? Zachowałeś się jak diabeł, a po południu masz głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych i wypędzać demony. A rano zachowałeś się jak diabeł w swoim domu. Byłeś chamem, zachowałeś się jak bydlak, używałeś wulgarnych słów. I co teraz? A o 15 ewangelizacja z uzdrawianiem chorych, wypędzaniem demonów. Masz jeszcze głosić ludziom o miłości Bożej, o chodzeniu w świętości. Jak to zrobisz? Wszystko jest związane z obstanięciem za prawdą. To prawda nas wyswobodzi. Nie żyje na grzechu, prawda? Nie żyje. Te wersety pokazują nam różnicę między niewolnikiem a królem. Jest wielka różnica między człowiekiem, który ma mentalność króla i mentalność niewolnika. Kiedyś, pokażę wam, jak to działa na sferze pieniędzy. Mówi się dużo o tym, że gdyby więcej dawano pieniędzy ubogim ludziom, to by było mniej ubóstwa. To jest nieprawda. Prawdą jest to, że większość ubogich ludzi, kiedy dostałaby pieniądze, za które mogliby przestać być ubogimi, to większość z nich roztrwoni te pieniądze. Ponieważ ubóstwo to duch. To duch. Rozumiecie? Duch. Możesz komuś dać 100 tysięcy dolarów i on po prostu je przeżre. On przeżre 100 tysięcy dolarów. Przepije, przeżyje tak zwane. I będzie dalej pusty jak bęben turecki. A komuś, kto nie jest pod wpływem ducha ubóstwa, dasz 100 tysięcy dolarów i on stanie się człowiekiem majętnym, bo on obróci 100 tysiącami dolarów. Dlatego my jesteśmy tak wielkimi przeciwnikami tego, co się robi w różnych kościołach,
czyli karmienia ubogich, robienia różnych rzeczy. Bo z tego się zrobiło wielkie alarm w Polsce. Karmimy ubogich i chodzimy do więzień. Ja mówię, w więzieniach siedzi 60 tysięcy mężczyzn i 15 tysięcy kobiet, 75 tysięcy ludzi siedzi w więzieniach, a bezdomnych w Polsce jest 6%. Rozumiecie, o co ja mówię? 6%! A kościoły lecą na to na jarania czy czerwane na słuchanie. Będziemy się karmić bezdomnych. Ale po co? My prowadziliśmy przez 3,5 roku kościół w ośrodku dla bezdomnych. Wiecie, widzieliśmy tam cuda za cudami. Znikające nowotwory. Masę rzeczy. Momentalnie ci bezdomni przyjmowali Bożą moc, tak? Ale żeby kogoś przekonać, żeby wyrobił dowód osobisty i poszedł do pracy, to niebo nie miało już żadnej szansy w tym momencie. Szok! Wy nie wiecie, co ja tam robiłem, żeby ludzie do pracy poszli. Mogli być chrzczeni w Duchu Świętym, mogły się manifestować przez nich dalej duchowe, a żeby poszli do pracy, szok. To nie może być. No, ja dowodu nie miałem, ja ci powiem, gdzie zrobić dowód. Rozumiecie, mieliśmy dwa uzdrowienia z AIDS. Nigdy nie mieliśmy w innym miejscu, wiesz, żeby na naszych oczach cofnęło się AIDS. Tam się cofnęło AIDS w dwóch przypadkach. Nie? Jedna kobieta była tak chora, że myślę, że już po prostu, że trupa widzieliśmy, kiedy kładliśmy na nią ręce. Nie? Żyje do dziś. W ogóle szok frank. Nie? I wcale nie jest pobożna. Do zboru ma 200 metrów, 300. Mieszka koło kościoła zielonoświątkowego w jakimś mieście. Nie chce się chodzić do kościoła. Ale AIDS nie wróciło. Między królem a niewolnikiem jest wielka różnica. Bo to jest kwestia mentalności. Za króla trzeba zacząć się uważać. To się w tobie nie pojawi jako rozczucie. W innym wypadku jesteś niewolnikiem w swoim życiu. Więc albo jesteś królem, albo niewolnikiem. Nie ma tak zwanego miejsca środka w chrześcijaństwie. Albo na przykład wierzysz, że grzech nad tobą nie panuje, albo wierzysz, że grzech panuje. Albo wierzysz, że umarłeś dla grzechu, albo że żyjesz dla grzechu. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. W szkole wiary, która tutaj jest nagrana jako piąty element, którą wam proponuję, mówimy bardzo dużo na temat wiary. Tutaj jest prawie półtora roku nauczania na temat wiary. I tam mówimy o tym, że musisz być... Wiara jest pewnością, wiecie o tym. Wiara to pewność. Jak jest gram niepewności, tam nie zachodzi reakcja wiary. Nie ma wiary. Wystarczy 1% niepewności, tak? I nie pociągniesz rzeczy przez wiarę. Wiara to stuprocentowa pewność. 100% pewności. 100%. Tak? I to nie jest pewność na pułapie intelektualnym. Bo na pułapie intelektualnym to może być zamęt? Jak nie wiem, nie? Ale to jest pewność prawdy Bożej jakiejś. Skoro Pan tak powiedział, to ta rzecz się stała. Amen. I ja w to wierzam i ja muszę osiągnąć sukces. To jest wiara. I teraz, kiedy my jesteśmy czegoś pewni, to tak mamy, jak jesteśmy pewni. Albo jesteś pewny, że jesteś królem, albo jesteś pewny, że jesteś niewolnikiem. Niewolnik to jest mały człowiek. To jest mały człowiek. Mentalność niewolnika to jest mentalność małego człowieka. To jest mentalność człowieka, któremu ciągle coś brakuje. To jest mentalność człowieka, który czegoś nie ma. Teraz posłuchaj, bardzo was proszę. Bądź szczery wobec siebie podczas tego, co ja będę teraz mówił. Jeżeli rozpoznasz sobie. Bo to jest bardzo ważne co do tego, co dalej się będzie działo w twoim życiu. Jeżeli będziesz rozpoznawał w sobie cechy niewolnika. To nie chodzi o to, żebyś powiedział o tym teraz tutaj. Chodzi o to, żebyś to uznał. I kiedy wrócisz do domu, żebyś rozpoczął walkę z tym. Mały człowiek ma wielkie potrzeby. Posłuchaj teraz. Każdy niewolnik ma wielkie potrzeby. Ma wielkie potrzeby. Bo niewolnik jest to ktoś, kto czegoś nie ma. On jest zniewolony tym, że nie posiada. On nie ma.
To jest niewolnictwo, nie mieć. Rozumiesz? Jest niespełniony i niezaspokojony. Rozumiesz? Król jest spełniony i zaspokojony. Niewolnik jest niespełniony i niezaspokojony. Ma pretensje do otaczającej go rzeczywistości, ponieważ uważa, że jest źle traktowany przez tą rzeczywistość. Łącznie z Bogiem. Tak ma niewolnik. W kościołach jest pełno niewolników. Kościoły się składają z wielu niewolników. Z bardzo wielu niewolników. I stąd taka kondycja kościołów. Rozumiecie? Niewolnik jest zawsze spretensjonowany. Zawsze. Jeśli już się nauczył na zewnątrz tego nie uwalniać, to w środku dalej jest spretensjonowany. Niewolnik widzi okrąg problemu, ponieważ on cały jest częścią tego problemu. Niewolnik widzi cały czas ogromny problem gdzieś. Więc to jest taki problem. Chcę, żebyś zobaczył, jak działa duch niewolnictwa. W ogóle jest rozpostarta ściana problemu. I widząc problem, widzi siebie. On jest częścią tego problemu, aczkolwiek oczywiście oskarża rzeczywistość, nie? No bo to jest jeszcze zbyt bolesne, żeby teraz siebie jeszcze oskarżać. Bo teraz jeszcze siebie do tego oskarżać, to już jest w ogóle gwóźdź do trumny, tak? To jest szok. Ale ja chcę ci pokazać, jak funkcjonuje niewolnictwo. Pierwsza rzecz, która towarzyszy życiu niewolnika, to jest brak poczucia bezpieczeństwa. Każdy niewolnik czuje się niebezpieczny. W takim czy w innym stopniu. Jedni niewolnicy czują się bardziej niebezpiecznie, inni mniej niebezpiecznie. Niewolnik żyje w poniżeniu, nawet gdy nauczy się grać i odgrywać króla. Ale wewnętrznie żyje w poniżeniu. I to poniżenie będzie przyzywało do jego życia różnorakie patologie. Pamiętajcie, to w ogóle to jest niesamowita konstrukcja. Niewolnik robi coś, zanim stanie się kimś. To znaczy, że wielu niewolników jest w służbach. Bo koniecznie chcą coś robić w królestwie. Bo jak coś robią w królestwie, to się lepiej czują. Bo jak jeszcze by nic nie robili teraz, to by ich przygniotło zupełnie. Jest robią cokolwiek. Żeby tylko robić. Chcą się czuć potrzebni, ale to ich nie uwolni. Uświadomienie sobie faktu. Kiedy człowiek sobie zaczyna uświadamiać fakt, że już jest królem, tak? Jest początkiem wyjścia z niewolnictwa. Czyż nie wiecie, że królami jesteście? Czyż nie wiecie, że grzech nad wami nie panuje? Czyż nie wiecie, że z Chrystusem umarliście? Czyż nie wiecie, że z Chrystusem się narodziliście? To są te Pawłowe pytania. Czyż nie wiecie? Rozumiem? Jak to jeszcze tego nie wiecie? Duch niewolnictwa, który funkcjonuje w Kościele, on doprowadza do tego, że ludzie mają gdzieś zatarte to miejsce. No jakże, ja jestem królem? Nie czuję się na króla. Nie czuję się królem. Jeżeli zaczniesz uznawać siebie za króla, to wejdziesz na drogę uwolnienia. Musisz uznać przed lustrem i uznać, że jesteś królem. Nieważne, czego doświadczysz. Nieważne, co było wczoraj. Nieważne, co Cię nawkładano do głowy. To jest nieistotne. Ustań się wieczorem przed lustrem w Twojej łazience i powiedz, jestem królem. Bo tak powiada Pismo. Tak powiada Pismo. Takie są fakty. I teraz będę rozwijał moje królowanie. I nie będzie w moim życiu mentalności niewolnika. Nie będzie mentalności niewolnika. Nie jestem niewolnikiem. Spójrz dalej. Przypowieści Salomona 23:7.
czy pomieścić samochód na 23 sierpnia. Słowo Boże mówi tak. Czy pomieścić samochód na tak? 23 sierpnia. Zaraz wam to przeczytam z oryginału. Gdyż są one jak głos w gardle, mówią do siebie jedz i pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. I to jest w ogóle, wiecie, jak kiedy nauczamy w szkole wiary, że na Biblii to pokazujemy masę błędów, które są w tych Bibliach. Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia są najbardziej błędnymi Bibliami, jakie w ogóle zostały przetłumaczone kiedykolwiek. W każdej z nich jest przynajmniej 1000 błędów. 1000 błędów. I to mówię o błędach ważnych, nie? Najbliższa oryginałowi jest Biblia Gdańska. Najbliższa, stara Biblia Gdańska. W ogóle najbliższa, aczkolwiek też jest tam dużo, ten język jest ciężki do czytania, bo to jest XVII-wieczny język. Natomiast ja osobiście pracuję na Biblii Gdańskiej od wielu lat. Tak, używam Biblii Warszawskiej i tak dalej, natomiast mam to dlatego, że to jest najbardziej popularny przekład, to się go używa, to ja go tak... Ale Biblia Gdańska jest czymś, na czym ja pracuję osobiście. Ale to nie mówię na marginesie teraz. Ja osobiście tłumaczę pismo. Modlę się, tłumaczę i bardzo w tym podobne, jakby pożyteczne jest tłumaczenie Stronga Biblii Gdańskiej. Biblia Gdańska w systemie Stronga, można ją bardzo tanio kupić. Naprawdę, jak sobie w internecie znajdziecie, nawet u nas w sklepie jozue.pl można ją nabyć. Nazywa się Biblia Gdańska w systemie Stronga. Facet poświęcił swoje życie, aby każdemu wyrazowi w Biblii nadać cyfrę. I przetłumaczył ją na wszystkie możliwe sposoby. Czyli na przykład słowo greckie jest wszystkie możliwe polskie możliwości. W ogóle wiesz, ty z Duchem Świętym jesteś w stanie to czytać, nie? To jest w ogóle rewelacja. A to tak zupełnie na marginesie. Oryginał brzmi tutaj tak. Jak człowiek myśli w sercu, tak jest. Tak jak myślisz o sobie, tak jesteś. Tak jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Teraz posłuchaj mnie. Co to jest serce? To nie jest tutaj odrodzony duch, tylko to jest głębia. To jest głębia człowieka, czyli tak naprawdę twoja psychika w tym momencie. I teraz posłuchaj. Tak jak myślisz o sobie, w swojej duszy, tak jesteś po prostu. Ty nie jesteś inny. Ty będziesz dobrze grać. Umieć się zachować. Wiecie, czego w ogóle nas uczy świat? Dobrze się zachowywać. A dlaczego masz się dobrze zachowywać? Wiesz, że w ogóle dobre zachowywanie się, to takie stwierdzenie, zachowuj się dobrze, wiecie, że to jest hipokryzja? Tak jak na przykład dzieciom się mówi, nie wolno ci się złościć. Przecież jak mówisz do dziecka, że nie wolno się dziecku złościć, to mu w kolano strzelasz. Bo dziecko zna tylko jedną reakcję na niesprawiedliwość, to jest złość. I koniec, w ogóle to nie zna innej reakcji, to tak dziecko reaguje. I to nie jest złe. Tak? Ja nigdy swojej córce nie powiedziałem, że nie wolno ci się zezłościć. Po prostu. A jak ty masz zareagować? Nie? Zobaczcie, to uczą nas dobrze się zachowywać. Dobre zachowywanie, okay, ono ma przykryć nasze toki myślowe. Okazuje się, że ludzie inaczej myślą, inaczej się zachowują. Na przykład kogoś nie lubią, ale nauczą się zachowywać tak, żeby było widać, że lubią. Zobacz, co to jest. Ktoś się chwieje, tak? Ale nauczyłeś się kurtuazyjnych zachowań. Podchodzisz do brata w kościele, wiesz, że jest w błędzie, wiesz, że błądzi, ale podchodzisz, mówisz, a Bogu, halleluja. Co to jest? Takie samo kłamstwo. Jakbyś oszukał kogoś w żywe oczy. To jest to samo. Pamiętacie, co mówiłem na poprzedniej sesji? Uczcijmy Boga jako Boga. Okej? Nie uczmy się dobrze zachowywać, bo to grzech. Uczmy się prawdziwie zachowywać. Prawdziwie, niedobrze zachowywać. Taki, jaki jest twój system myślowy, taki jesteś naprawdę ty. I teraz posłuchaj. Głębia przyzywa głębię. Taki, jaki jesteś w środku, takie rzeczy przyzwiesz do siebie. Stąd dziwni ludzie w naszym życiu, dziwne sytuacje, bo głębia przyzywa głębię.
Im bardziej zaburzony chrześcijanin, tym większą patologię wszystkiego swojego życia. Dorobi do tego teologię i tworzy się system kościelny. Już rozumiecie, dlaczego z tym walczę? Bo mi się żygać po prostu. Mam dość patrzeć na to wszystko. Tak jak Paweł miał dość patrzeć na judaizm. Rozumiesz? W pewnym momencie aż stanął, mówi, oby sami rzezańcami zostali ci, którzy was do obrzezania wzywali. Słowo Boże pokazuje nam, że jaki człowiek jest w sercu swoim, jak myśli w sercu swoim, taki jest. A więc tak, jak myślisz o sobie, taki jesteś. Posłuchaj. Tak, jak myślisz o sobie. Takie, jakie jest twoje zdanie o sobie. A wiesz, że siebie nigdy nie oszukujesz. Nie można siebie oszukać, przyjaciele. Można oszukać innych ludzi. Ale nie siebie. Ty wiesz, jaki jesteś. Ty wiesz, jakie myśli masz o sobie. Ja wiem, jakie myśli mam o sobie. Słuchajcie, ja naprawdę uważam się za króla. Słowo honoru. Ja mam myśli o sobie jak o królu. Ja w ogóle nie mam o sobie negatywnych myśli. I nie mówię tego na potrzebę tego kazania, bo to jest w ogóle mi niepotrzebne. Ja takie mam zdanie o sobie. To się nazywa w świecie religijnym pycha. I to jest mi zarzucane. Tylko, że wiecie, jaka jest definicja pychy? Pycha to jest niezależność od Boga. A pokora to jest zależność od Boga. Więc ja mówię grzecznie, po prostu ja jestem pokorny. Tak. I moje pierwsze objawienie, które odebrałem w 2001 roku, je zapisałem, brzmiało w ten sposób. Być wolnym to mądrze zależeć. Być prawdziwie wolnym. To wybrać sobie swojego mistrza. Ja wybrałem swojego mistrza. Ja wybrałem Jezusa, to jest mój mistrz. To jest mój król, mój pan, mój kołcz. Ja jestem zależny, a więc nie jestem w ogóle pyszny, jestem pokorny. Tylko, że chrześcijańska pokora prowadzi nas do miejsca określenia samego siebie. Bo taki, jaki ty jesteś, takie będzie całe życie twoje. Taka będzie twoja służba, taki będzie twój wpływ. Jeżeli chcesz szerzyć królestwo, tak, to musisz być jak król. Musisz prezentować króla. Prezentować króla. Prezentować króla. A żeby prezentować króla, żeby być jak król, musisz myśleć jak król. Nie czasem. Nie idąc na nabożeństwo. Nie podczas uwielbienia. Ale kiedy siedzisz ze spuszczonymi gaciami na zelesie, wtedy musisz mieć mentalność króla. Właśnie wtedy, kiedy twoja dusza gdzieś upadnie, kiedy twoje ciało gdzieś grzeszy, musisz mieć mentalność króla. Bo królem się jest. Królem się stałeś, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha. Tego właśnie dnia zamieszkał w tobie król. I nigdzie się z ciebie nie wyprowadził i nigdy się z ciebie nie wyprowadzi. I pójdziesz do nieba. I nic nie stanie na tej drodze, bo masz nową naturę. Do nieba idą ludzie nowej natury. Nawet jeśli upadniesz, nawet jeśli grzeszysz, pójdziesz do nieba, bo krew Chrystusa stanie się za tobą w niebie 24 godziny na dobę. W ogóle nie zasługujesz, aby iść do nieba, ale jedziesz. Przez Jezusa Chrystusa. Rozumiesz, na czym już polega? Ten wielki król mieszka w tobie. Ja mam dzisiaj postawę króla. Ja myślę o sobie jako królu. Mam o sobie bardzo dobre zdanie. Wysoko się cenię. Znam swoją wartość. Jest napisane, że kiedy Jezus wiedział, skąd jest i dokąd idzie, przepasał się czapą i zaczął myć nogi swoich uczniów. Kiedy mógł to zrobić? Kiedy uświadomił sobie, że jest królem. Ludzie myślą, że Jezus to wyszedł z łona Marii i wszystko wiedział. Jezus nic nie wiedział. On na podstawie pism doszedł do tego, że jest Mesjaszem.
Ludzie myślą, że Jezus miał jakiś dodatkowy gen. On był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Ale żeby rozpoznać w sobie Syna Bożego, on badał Pismo. I on musiał uwierzyć w to, bo zobaczcie teraz, Jezus musiał uwierzyć na podstawie Pism, że jest Mesjaszem. I to jest największa wiara, jak czytałem w Biblii. Największa wiary, że Jezus dochodzi do tego. Myślicie, że co, jemu tak przyszło? Niektórzy to myślą, że jemu tak to przyszło. O, jestem Mesjaszem, halleluja. Albo przyszedł na krzyż, proszę Ciebie, i Rolling Stone wrócił. Bzdura! Jemu było ciężko. Dzisiaj do mnie ludzie przychodzą i ciężko mi jest. Ja mówię, ciężko to było Jezusowi na krzyż. Nie pierdziel mi głupot. Tylko wyjdź z miejsca złego myślenia. Wiecie co, przyjaciele, ja nie mam żadnej litości dla głupot. Głupota to jest nasz wróg. Wróg. Religia nas wkręciła w taką zajawkę, że się głowie nie mieści. Religia nam każe się poniżać. Rozumiecie? Religia nam każe być niewolnikami. Prawda jest taka, że jesteś królem. I musisz zacząć o sobie myśleć jako król. I to cię w ogóle nie doprowadzi do jakiejś pychy głupiej. Bo jeżeli ty będziesz myślał o sobie jako król, to wiesz, co zaczniesz robić? Służyć! Bo pierwsza reakcja króla, tak? To jest służyć. To jest pierwsza reakcja prawdziwa. Ja dzisiaj nie służę dlatego, żeby na coś zasłużyć. Ludzie, ja mogę położyć się do góry kołami i przeleżeć resztę życia. Nie potrzebuję cię nikogo przyprowadzić do Jezusa. Ja nie mam żadnych deficytów, ja naprawdę z tobą honoru. Ja mogę sobie jeść czekoladę i oglądać Discovery. Okej? Okay? Nie mam żadnego wewnętrznego sprzeciwu. Jestem tak wolny. To, co robię, robię tylko dlatego, że tego chcę. Bo kiedy mentalność króla mnie zagościła, to zacząłem pragnąć rzeczy królewskich. Na przykład obmywać nogi ludziom. Zacząłem chcieć tego. Rozumiecie? W ogóle to jest mistrzostwo świata. Że ja chcę te rzeczy robić. Chcę. Bo król nic nie musi. Bo król to król. Obejrzyj sobie książę w Nowym Jorku. Zanim będzie taki bardzo ładny film. Bardzo dobrze obrazujący to zjawisko. Zobaczcie, jaki pokorny człowiek. Król, tu mu płatki róż sypali, w ogóle wie, o to chodzi. Wszystko miał, on zejdzie, halo, jest taki uśmiechnięty, a tam wszyscy załamali jak dach sołtysa w tym Nowym Jorku. A on człowiek, na szczocie jedzie, sprząta prędziemy jakiegoś tam McDonalda, czy coś tam, jest szczęśliwy, zadowolony taki pan. Dlaczego? Ja to oglądałem już po Nowym Narodzeniu, zobaczyłem, mówię, Boże, mówię, ten facet po prostu jest król. Jak on jest królem, to on może tu za parę dolarów sprzątać McDonalda. To w ogóle nie żadne, to nie licuje w niego. Wiesz, kto ma problemy z takimi rzeczami? Niewolnik, który ma mentalność sprzątacza i jego to boli, bo on się czuje niedowartościowany, jak na szczocie jedzie. A król może jechać na szczocie, bo jest właścicielem podłogi, właścicielem szczoty i właścicielem wszystkiego, to jest Bogu. To moja podłoga, moja szczota i moi ludzie, którzy mnie podziwiają. To jest mentalność króla. I to zrobił w nas Chrystus. On w nas prowadzi królestwo. Ludzie nam zarzucają arogancję. Ja mówię, to nie jest arogancja, tylko odwaga. Odwaga. Tak jest słowo. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chrześcijanie nie próbują. Nie usiłują. Prawdziwe chrześcijaństwo nie stara się o nic. Jestem królem. I koniec. Ostatnio sobie uświadomiłem, że aniołowie, to wiedziałem wcześniej, że aniołowie są nam ku usługiwaniu. Ale całkiem ostatnio sobie uświadomiłem, że diabeł to jest upadły anioł. Że diabeł to jest upadły anioł. Więc ustałem, mówię, ty, mówię, mędo społeczne. Zostałeś stworzony po to, że mi służy. Ja w ogóle, rozumiem, usiądłem sobie, w ogóle
to ty byłeś, żeby mi służyć. I od razu mi się przypomniało świadectwo Lestera Samrala, który podróżował sobie. To był wolny człowiek, dopiero Lester Samral. Nieduży taki, proszę ciebie, malutki. Można jego bardzo mało znaleźć, jego głoszeń po polsku. Był w Polsce raz chyba, Lester Samral. Lester Samral, tak. Jest na Komikuj, na profilu Gedeon, jego przetłumaczone z Polski, to jest jedyne miejsce w internecie, wiecie, to jest kilka, przesłuchajcie, to jest rewelacyjna sprawa, na Komików Gedeon, to tam nawet nie trzeba się logować, tylko to jest, i tam jest Lester Samral. I Lester Samral podróżował, w ogóle bardzo ciekawa postać Lester Samral. Jego obydwoje rodzice byli wierzący, tylko dominami byli wierzący, a on gruźlicę miał i on umierał na gruźlicę w domu. A wiecie, jak leżał, umierał na gruźlicę, a ojciec mu w pokoju trumnę strugał. Taką wiarę miał ojciec. Czuję, że leży gość, umiera na gruźlicę, młody chłopak, na 12 latek, a ojciec mu trumnę struga. Przeciął go 2 metry od niego, to jaka motywacja, do życia. Ty. I ojciec zawsze go dołował od małego. Nie osiągniesz w ogóle, wiesz, tak mu mówię, w wieku 12 lat. A on, wiesz, on po raz pierwszy zawołał szczerze do Boga, narodził się z Bożego Ducha wtedy i został uzdrowiony, nie? I zaczął kościoły zakładać, nie? No to oczywiście ojciec go tam przeżegnał na te kościoły, mówi, umrzesz, mówi, w diecie, mówi, jak każdy kaznodzieja. Ale Lester nie umarł w biedzie, założył wiele kościołów, rozpoczął potężny ruch przebudzeniowy na całej ziemi, kiedyś się pomodlił do Boga, powiedział, Panie, ja chcę być w miejscu przebudzenia każdego na ziemi podczas mojego życia. I tak było. W każdym miejscu był jakby częścią, chociaż krótką, ale był. Nie? Podróżował z takim prorokiem, we dwóch. No i kiedyś pojechał do Egiptu. Nie do Egiptu, tylko do Tybetu. Podróżował po Tybecie i poszedł w Ewangelię. I była burza. Zbliżała się noc. Nie miał gdzie przenocować. Był klasztor. Słuchajcie, klasztor buddyjski. I on tam zapukał, czy może przenocować. I oni mu tam pozwolili przenocować. Ale mówią, że nie mają tutaj miejsca, tylko jest w głównej sali modlitw takie miejsce i tam może przenocować, no nie? I tam takie drewniane łóżko stało, takie małe, pod takim wielkim, posągiem buddy. I on tam leży, położył się na tym łóżku i śpi. I opisuje i łyka. Otwieram oko w nocy, patrzę, coś mi pcha łóżko. I otwierają się drzwi. Otworzyłem drugie oko, patrzę, mówię, wyjeżdżam z tym łóżkiem. Mówię, diable, zatrzymaj się. Łóżko się zatrzymało. Zamknij drzwi. Nie leży w ogóle, wiesz, Lester, bo nie? Zamknęły się drzwi. Wstaw to na miejsce. Demony wepchnęły łóżko razem z nim z powrotem tam, gdzie były. Proszę spać. Lester, słuchajcie, przeczytajcie tutaj książkę Lestera Samrala pod tytułem Egzorcyzm. Jedyny na świecie udowodniony naukowo fakt istnienia demonicznych sił na ziemi. Szok w trampkach, ja wam nie będę tego opowiadał, bo to jest opracowanie naukowe. Co się tam w ogóle wydarzyło, nie? Nie? Egzorcyzm. Facet się poruszał bardzo silnie w uwalnianiu od demonów. Wiecie, co, do czego doszedł w życiu? Że wszystkie demony muszą mu służyć! Rozumiesz? I on położył bardzo silny nacisk, tak? Na moje zrozumienie rzeczy. Że ja jestem królem. Diabeł jest po to, żeby mnie buty czyścić. Rozumiecie, co to jest? Do mnie mają chrześcijanie pretensje, mnie tam list Judy cytują, że ja diabłu ubliżam. Mówię, bo to jest napisane, że aniołowie, bo nawet nie ubliżają. Ale ja jestem aniołem, przepraszam. Tam są aniołach napisane, że nie mogą ubliżać. Ja nie jestem aniołem, mnie mieszka Bóg! Jestem królem w imieniu Jezusa. Jezus powiedział, przecież nie wiecie, że bogami jesteście? I zamiast użyte hebrajskie to było Elohim. Bogami, sędziami. Czyż nie wiecie, że sędziami jesteście na tej ziemi? Bogami, sędziami? Mentalność króla to zupełnie inna rzecz niż mentalność niewolnika. Zrozum to. Tylko myśląc o sobie jako król, będziesz miał życie króla. Ale możesz być narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym. Ale będziesz miał mentalność niewolnika i będziesz miał życie niewolnika. I pełno jest w Królestwie Bożym niewolników. Rozumiesz? Niewolników. Zniewolonych ludzi. Zniewolonych ludzi. Niewolników. Małych ludzi.
Kiedy zobaczysz w wieczności, jaki diabeł jest w stosunku do ciebie, to będziesz się śmiał. My dzisiaj uważamy, że te problemy są wielkie. Diabeł jest taki. Taki. Bo w tobie jest Jezus. Jeśli myślisz o sobie jako królu, to zaczynasz przez wiarę królować. To tak działa. Jeśli myślisz o sobie jako niewolniku, to zaczynasz przez wiarę zniewalać siebie i innych dookoła. Wszystko się dzieje w systemie wiary. Twoje toki myślowe wyrażają to, w co wierzysz. Jesteś taki, jak twoje myśli. Twoje życie będzie takie, jak twoje myśli. Nie jak twój odrodzony duch, ale jak twoje myśli. Jak twoje toki myślowe. Rozumiesz? Twoje słowa będą wypowiadane zgodnie z myślami, które masz. Jeżeli masz myśli niewolnika, będziesz wypowiadał słowa niewolnika. Mimo, że od czasu do czasu przypomnisz sobie, że jesteś człowiekiem wiary, wypowiesz słowa wiary. Dam wam przykład, jak to działa. Ktoś zostaje uzdrowiony. Mówię do niego tak. Trwaj w wyznaniu uzdrowienia, bo życie i śmierć jest w mocy języka. Dziękuj za uzdrowienie, już nie proś więcej, bo zostałeś uzdrowiony i wyznawaj, że jesteś zdrowy. Of course. Wieczorem dzwoni do niego ciocia albo babcia. Cześć, Józiu, cześć, babciu. Jak tam twój kręgosłup? No wiesz, babciu. No wiesz, babciu. No wiesz, babciu, no. No modlili się o mnie, no wiesz, babciu, no jeszcze trochę tam boli, no wiesz. To nie jest słowo wiary. Słowo wiary brzmi tak. Jestem zdrowy, babciu. Wszystko dobrze, dziękuję. Ale jak tam już tam coś czujesz? Nie, no babciu, to jest nieważne, jest w porządku. Dalej ma ten człowiek zwolnienie, bo nie chodził do pracy, bo go bolała plecy. W niedzielę został uzdrowiony, co robi w poniedziałek? Idzie do pracy. Rozumiecie? Idzie do pracy. Nieważne, co czuje, nieważne, co się dzieje. Ale jeżeli on nie ma myśli króla, to on tak nie zrobi. Rozumiesz? On tak nie zrobi. My mamy w Warszawie bardzo dużo uzdrowień. To z takich przedziwnych chorób. Mamy świadectwo uzdrowienia z autyzmu na przykład. Dziecko miało autyzm od urodzenia. Miało rentę na autyzm. Przyjmowało bardzo silne tabletki. Ciężko. No duże tam. Matka się modliła, modliliśmy się o dziecko. Matka przyjęła prostą wiarę o to i poszła, ale póki nie zrobiła jednego ruchu, u dziecka nadal trwały symptomy. Póki nie poszła i nie wycofała ręki. W momencie wycofania ręki, tak? Wszystko się skończyło. Teraz następna rodzina taka, u dziecku miało epilepsję i Aspergera. I już mieli iść wziąć na nią rentę, nie składać papieru. Przyjęli przez wiarę, nie złożyli papierów. Dziecko wycofały się wszystkie symptomy i padaczki Aspergera i dowody normalnie w postaci dokumentacji. Poważnie przypadali dziewczynkę i tak dalej. Więc, ale czego go ludzie uczyli? Jesteś królem. Myśl jak król. 24 godziny na dobę, w domu, w pracy, w relacji między mężem a żoną, w rozmowach z dziećmi, wszędzie. Myśl jak król, mów jak król. Bo jeżeli nie, to będziesz miał mierzyć się niewolnika. Masz to, co myślisz. Rozumiecie? Masz to, co myślisz. W twoim życiu jest to, co myślisz. Bo ty wcześniej czy później wprowadzisz to w życie. Jeżeli ktoś uważa siebie, no nie, na przykład uważasz, że nie jesteś zbyt atrakcyjną kobietą, twój wygląd nie jest zbyt atrakcyjny, przecież tak będziesz mieć w życiu. To będzie emanowało się. Ty nigdy nie zrobisz w swoim życiu niczego, tak, ponad twoje myśli. Nigdy. Ty masz tak to wbite w głowie, że nie jesteś
jesteś atrakcyjna, że koniec. Rozumiecie? Sara nasza, ja zawsze mówię, że znam jedynego człowieka, u którego nie powstały demoniczne warunki. I to jest córka nasza. Od urodzenia jej się przyglądam i widzę, w niej nie powstały demoniczne warunki. Starcia jest taka okrąglutka. I ona ma sąsiadkę na dole. I ona zeszła tam kiedyś do niej. Zeszła tam sobie w jakichś tam sobie klawkach. A ta sąsiadka mówi tak. Zobacz, jakie mam buty. To jakieś dobre buty miał, nie? No sama nie specjalnie reaguje, więc ona do niej mówi tak. Ty jesteś gruba. Twoja matka jest głupia. A twój ojciec biedny. Rozmowa dzieci w ogóle. A Sara tak stoi. Okej, okay, idziesz się bawić? Czujesz się ma? Szok! W niej to coś jej dało zahaczenie. To coś, co uwolniła ta dziewczynka, nie miało żadnego zahaczenia. W ogóle to dziecko. Wiesz czemu? Bo ona nie ma mentalności niewolnika. Ona ma, ona jest narodzona z Bożego Ducha, Sara. Tak? I ona ma mentalność króla. Cały czas. Rozumiesz, że to jest bardzo ważne. W niej nie istnieją, pokazuję ci coś, w niej nie istnieją pewne haczyki dla diabła. Tam nie ma tych haczyków. Bo jej myślenie nie zostało wypaczone. Pokazuję ci na takich bardzo prozaicznych rzeczach, jak to działa. To, co jest w naszych myślach, to jak myślimy sami o sobie, definiuje nasze życie. To definiuje nasze życie. Rozumiesz? Ostatnio oglądałem program i tam był Jim Carrey. I on opowiadał, jak zaczynał swoją karierę. I miał w portfelu 11 dolarów. Ale dlaczego on o tym pamiętał, że miał w portfelu kiedyś 11 dolarów? On mówi, stałem na ulicy, patrzyłem w swój portfel, miałem 11 dolarów. I właśnie wtedy uznałem się za milionera. Popatrzyłem w mój portfel, powiedziałem tak, mam 11 dolarów, jestem milionerem. W ciągu najbliższych 3 lat zarobię i odłożę 1 000 000 dolarów. Każdego dnia, kiedy zaglądam do swojego portfela, liczę tak, 1 001 000, 1 002 000, 1 003 000, 1 004 000, 1 007 000, okej, rozumiesz? Chcę ci coś pokazać, bardzo ważną rzecz. Tak jak myślisz, tak masz. W ciągu 3 lat na jego koncie było ponad 1 000 000 dolarów. To są proste rzeczy, rozumiesz? Ja ci pokazuję mechanizmy. Mechanizmy. Taki, jakie masz myśli, taki jesteś. Jeżeli myślisz o sobie w sposób pełen kompleksów, pełen poniżenia, rozumiesz? Jeżeli myślisz sobie w sposób taki, że ty ulegasz grzechowi, jeszcze tyle mi Panie brakuje, jeszcze tak wiele powinien. Panie, pobłogosław mnie w uświęceniu. Panie, oddal ode mnie to wszystko. To są takie modlitwy w większości chrześcijan. To jest grzech tak się modlić. To trzeba pokutować z takich modlitw. Ja wiem, że to Kościół robi, dlatego mamy taki stan, jaki mamy. Ja ludziom daję mikrofon na ulicy, ludzie mówią, nie głoś. Ja mówię, co się stało? Co ci się stało? Ale ja jestem w jednym kościele takim, usługiwałem tam, nie powiem nazwy tego kościoła. Pastor tam do niej mówi, ja mam dosyć tego kościoła, mówię. Mówi, podchodzę do kobiety, która tam jest 20 parę lat w tym kościele. Mówię do niej, siostro, jesteś tu 20 parę lat, może byś powiedziała swoje świadectwo. A ona mówi do niego, to jest tak trudne przeżycie dla mnie, pastorze, ja nie mogę. Ja mówię, rozgoń ich. Mówi, rozgoń ci. Mówię, nie, ja mówię, ja się nie nadaję, ja nie jestem przebudzeniowcem. No wie człowieku, mówię, to tyle nie wiem. Mówię, usta, że codziennie, na każdym nabożeństwie jedna osoba świadectwo. Koniec! Zobacz, zobacz, mnie nie przyjdzie. U nas na każdym nabożeństwie ludzie składają świadectwo. Ja mówię, świadectwa Nowego Narodzenia, świadectwo uzdrowienia, uwolnienia od demonów, rzeczy Bożych, kto ma? Kto ma słowo prorocze, kto ma słowo wiedzy, no kto, no kto, no kto? No kurczę, ludzie, mamy Ducha Świętego. Przecież w Kościół to nie jest teatr jednego aktora. Przecież to rozumiesz. Kurczę,
mamy tutaj tak ciało, mamy usługiwać razem. Ale jeżeli jest mentalność niewolnika, tak? To jest życie niewoli Bogu. Nie mogę. Czy to poselstwo to jest na pewno od Boga? A od kogo? A to prorok. A jak nie jest od Boga? To cię osądzimy, będzie dobrze, będzie lepiej niż wcześniej. To ci zależy. Ty proroku, ja osądzę. I tak cię będę kochał, tak cię będę kochał. Po prostu cię osądzę. A co to tylko posłudza? Proszę, osąd to jest normalna sprawa. Człowiek, wystarczy dalej stoić się sprawiedliwie. No to sądzę sprawiedliwie, dalej cię kocham. Nie źle poszedłeś, poszedłeś w ciele, to się będziemy dalej uczyć prorokować. Będziesz prorokował na następne nabożeństwo lepiej. Po prostu, ja nie wiem. Kurczę, co to tak. Ale widzisz, jeżeli ktoś ma wewnętrzny kompleks, uważa się za niewolnika, to dla niego to, że on będzie miał porażkę w tym, to jest, że jego świat się nawali. Jak powiem coś z ciała, no to tworzę, bo jest coś z ciała. Ja tyle rzeczy zrobiłem z ciała. To w ogóle nie przeszkadzało Duchowi Świętemu, żeby działać. No to jakoś, bo to nie przeszkadzało. Rozumiesz? Wiesz, co mu było potrzebne? Moja mentalność króla. Ja mam Ojca w niebie. Na imię mu Jahwe. Ja mam Zbawiciela, na imię mu Jezus. Ja mam mojego starszego brata, na imię mu Święty Duch. O! Rozumiecie, to jest to. To jest mentalność króla. Jesteś dzieckiem króla. Masz geny króla. Czy ty czujesz, czy ty nie czujesz? Co to ważne, co ty czujesz? Ty co ty czujesz? Czujesz zaburzenia. Jeżeli nie czujesz się królem, to dlatego, że zaburzony jesteś, no. Ale ty jesteś królem. Rozumiesz? Ty jesteś królem. Jesteś królem. To tak jak jest ze zwierzętami. Są zwierzęta, na przykład weźmiesz psa. Bierzesz sobie psa. Mój znajomy ma Stanforda, pitbulla takiego. Ten pitbull wygląda strasznie. On jak z nim wychodzi, na przykład gdzieś ten pitbull leci do kogoś, ktoś tam zauważy, on długa, od razu ktoś tam ucieka, a ten pies leci, żeby polizać. To jest taka po prostu, ona się przyjaźni, ta suka, ze wszystkimi, z kotem, rozumiesz? W ogóle ona nie ma w sobie, ona zero agresji, tak? Ona takie coś ma w sobie, na przykład każdy z nas widzi, o, jakie straszne to coś jest, nie? To coś w ogóle nie jest wojownicze. To coś się... Dlaczego? Bo ono tak ma poukładane w głowie. Ono ma w głowie, tak, że jest przytulasem. Pies do przytulania, takie coś ma. No sobie myśli, że jestem po to, żeby mnie przytulać, nie po to, żeby zabijać. No zabijać, no we. Ale ja prowadziłem walki psów. My prowadziliśmy walki psów jeszcze przed nawróceniem. I ja znam psy, które mają mentalność zabijania. I on mógł być miły z zewnątrz, ale to był morderca. My szukaliśmy w gazetach psów, które pogryzły rodziny na przykład i były oddane do schronisk. I my jechaliśmy specjalnie po takie psy. Kiedyś takiego bulteriera wzięliśmy całą rodzinę pogryz. Tak? Dużo pieniędzy na nim zarobiliśmy. Zagryzał psy. On miał mentalność zabójcy. Tak jak myślał, tak miał. Ale miałem innego bulteriera w domu. I ona uważała, że koń to duży pies. Taka była głupia, zginęła pod kołem traktora, bo się rzuciła na traktor, wgryzła się po połę. I jak myślała, tak miała. Ona myślała, że nie wiem, co ona ma. W ogóle, rozumiem, miała inne myślenie. My mamy tak samo, nasze myślenie definiuje nasze życie. Rozumiesz? Nasze myślenie, jeżeli ja myślę o sobie jako królu, ja mam życie króla, to nie znaczy, że łatwo jest, ale znaczy, że ja przechodzę w król. Bóg jest królem. W ogóle wiesz, że on się z tobą kontaktuje na płowie królewskim? Ty na przykład narzekasz, ty mówisz, ale o co tobie chodzi? W jakim ty języku do mnie mówisz? Może być serebele, ale nie zrozumiem niż to, co ty teraz chcesz. On lepiej rozumie to, co przed chwilą powiedziałem, niż to, że ty mówisz, Boże, tak mi trudno. Niektórzy myślą, że taki Bóg jest. Taki... To nie jest, to nie tak. To nie takiego Boga szukamy. My szukamy Boga króla. Zacznij określać siebie jako króla, nie jako niewolnika. Wyrzeknij się mentalności niewolniczej. Powiedz, Boże, ja w imieniu Jezusa wyrzekam się mentalności niewolnika. Ja chcę, Boże, żebyś zniszczył we mnie najdrobniejszy element niewolnictwa. Ja poniosę cenę, ja zapłacę.
Ja zapłacę, choćby się wszystko miało odwrócić w moim życiu do góry nogami. Jestem królem, jestem królową. Korona ma być na mojej głowie. Ja mam chodzić i królować. O co chodzi? Dużo się mówi o autorytecie chrześcijan. Ja się na przykład przyglądam, jak chrześcijanie zarządzają różnymi rzeczami. Czy to jest szok człowieku? Prześ. Tak uciekają i wypędzają diabła. Rozumiesz? Bo do głowy komuś nie wchodzi, żeby go kopnąć w mordę. O! Wiele to chodzi? To człowieku takie zachowanie. Jakiś problem się zbliżał. Panie Jezu, o! Jedziemy z takim pastorem jednym samochodem. Na to właśnie to zależność. Co kierowca naciskał i do 120 dochodziło, jemu się inny język i włączył. To zwolnił przez tamą. Włączał się na marabalatę. Wiesz co to jest? Modlitwa lęku. Napisałem takie głoszenia. Modlitwy lęku. Kiedyś, nie? Modlitwy lęku. To są modlitwy przechwytywane przez diabła. W ogóle duchowa rzeczywistość jest tak skonstruowana, że się w głowie nie mieści. Król nie modli się w lęku. Król nie podchodzi do diabła, do problemu, jako do strasznej, że on straszny diabeł przyszedł. Jaki to straszny diabeł przyszedł? No diabeł jest straszny. No diabeł, budownik z chóru Boga. Człowieku, lider uwielbienia zabrał jedną trzecią uwielbienia, myślę, że nawet kościół zbuduje. Kretyn! W ogóle to trzeba mieć w głowie, żeby pomyśleć, zasiądę na tronie Boga. Ty. Chodzi sobie, chodzi coś tam, no. Aha, zasiądę na tronie. Będę, zrównam się z najwyższym. No przepraszam. Jak ja bym był przy tworzeniu konstelacji gwiezdy przez wielkiego Jahwę, to mi przez głowę nie przeszła taka informacja, rozumiesz? Zrównać się z najwyższym. Jakie to trzeba od razu, rozumiesz, to zaburzenie silne miało. Jak można, przecież diabeł, w ogóle on się rzucił z motyką na słońce. No się na Boga rzucił. Teraz chciał posiedzieć na tronie Boga, no wariat. I teraz ja mam go traktować poważnie, przecież to jest schizol. I teraz on przychodzi do mojego życia z jakimiś problemami, natury takiej czy innej, i teraz ja, och, jaki to wielki problem, no precz. Co to jest? Ludzie, to jest mentalność króla? Nie jest. To jest mentalność niewolnika. To jest coś, ludzie myślą o sobie w ten sposób, och, jakie to są trudne sprawy, och. Ja w ogóle nie mam mentalności, panie ratuj, panie pomóż. Król tak nie ma. Rozumiesz? Andrew Womack miał taką sukę. Nie wiem, czy Maciu już zdechła. Miał taką sukę. Ta suka widocznie przez poprzedniego właściciela musiała być bita mocno. I on opowiada, mówi, jak ją wołałem tylko, wołałem ją, to ona biegła, a mniej więcej jakieś 3 metry ode mnie kładła się na ziemi i pełzła. I mówiłem do niej, nie rób mi tego, sąsiedzi myślą, że cię piję. W ogóle nie piję ciebie, jesteś bardzo dobrze traktowany sen. Daję ci żyć i wszystko jest okej. Okay. W ogóle nie mógł jej tego odurzyć, tak? I któregoś razu znowu ona pełzła do niego, tak? I on zaczął się modlić i Duch Święty mówi, zobacz, tak podchodzisz do mnie. Jesteś synem czy najemnikiem. Rozumiem? Ja miałem w życiu inną rzecz. Wyszedłem rano sobie i mój syn, wtedy był w gimnazjum, szedł ze swoim kolegą po ulicy. Ja robiłem zakupy, przeszedłem na drugą stronę do niego i ten kolega mało mi się pasnął, konił, dzień dobry, podał mi rękę, a mój syn stoi sobie, masz parę groszy, tata? Ja mówię, a co? Ja mówię, dobra, masz, nie masz, mówi, bo tam idziemy na pizzę, wiesz. Ja mówię, byś dzień dobry, powiedział, dobra, mówimy, masz, czy nie? Ma! Wyjąłem, dałem mu idę i tak się gniewam sobie, mówię, i słyszę, Duch Święty, co widziałeś? Ja mówię, panie, widziałem mojego nieposłusznego, syna nieposłusznego, mówię, przepraszam cię w ogóle za jego grzech, jeszcze cię nie poznał, w ogóle przepraszam. Co widziałeś? Wiesz. Mówię, a ja od razu wiem, ja nie wiem, co widziałem. Bo ja już nie wiem teraz. Bo jak ja stosuję koncepcję i ta koncepcja nie działa, to ja wchodzę w te miejsce szukania, mogę w tym nie wiem. Nie wiem. Widziałeś syna i najemnika. Nie bądź jak najemnik. Rozumiesz, bo się, najemnik mi się ukłonił. Powiedział mi dzień dobry. A syn stał, wcale nie był grzeszny, wcale nie był miły. Ale wiecie, czego był pewny? Że jest synem. Może przyjść do ojca,
i powiedzieć, daj mi parę groszy. Zrozum mnie. Zobaczcie, czego nas nauczyli. Boże, proszę cię, żeby tylko głód mnie umarł. Przecież to jest bluźnierstwo. Tak się zachowuje król? Tak się zachowuje ktoś, kto ma świadomość, że grzech nad nim nie panuje? Tak się zachowuje ktoś, kto ma świadomość, że Chrystus dla niego umarł? Że Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł? Tak się zachowuje taki człowiek? Żebra? U ojca? Nie wyobrażam sobie, że moja córka przychodzi do mnie i mówi: tatuniu, błagam cię, daj mi coś z lodówki. Błagam cię, tato, zlituj się nade mną, zrób jajecznicę. Dlatego mi kupił jeszcze buty, tato. To ci błagają, dziecię. Chrześcijaństwo. W mentalności niewolników. Przepraszające bez przerwy. Za rzeczy, które popełnili kiedyś. I dawno im zostały wybaczone. Babrający się w potępieniu, w poniżeniu. Przyjmujący nauczania, mówiące o poniżeniu. Jak nas religia nie karmi poniżeniem, to nas humanizmem karmi. Rozumiecie? A prawda jest zupełnie w innym miejscu. Jesteś synem króla, czyli królem. Żyj jak król. Jako król będziesz służył. Jako król będziesz pierwszym sługą. Jako król nie będziesz miał żadnego problemu, żeby życie kłaść. Żeby dawać pieniądze na królestwo. Żeby tracić twarz dla królestwa. Żaden kłopot to nie będzie dla ciebie. Nie ustawisz sobie systemu wartości według głupkowatych jakichś nauczań. Najpierw Bóg, potem rodzina, potem Kościół i różne takie rzeczy. To są chore systemy wartości. To w ogóle jest niepotrzebne. To w ogóle niepotrzebne. Jestem synem króla. Gdziekolwiek stanie moja noga, posiądę tą ziemię. Nad którąkolwiek wodą będę siał, da mi to tron. Rozumiecie? Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Nie bój się odnaleźć siebie w miejscu królowania. To ci przeczytam, nie miałem zamiaru tego robić, ale ci przeczytam. Czytałem to Adamowi, jak się Ezdrasz modlił do Boga. I modli się Ezdrasz do Boga i Bóg do niego mówi tak. Nie zabiegajcie o ich dobrobyt, czyli o dobrobyt nie Izraelitów i o ich powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę, korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać to dziedzictwo waszym synom na wieki. Bóg do nich mówi, przestańcie się interesować wszystkim, co jest wokół, zajmijcie się swoim królowaniem tutaj. Jesteście królami, ja was tu powołałem. Nie dbajcie o rzeczy, do których was nie powołałem. Ludzie, im bardziej my będziemy prezentować króla, tak? Tym bardziej wszystko wokół będzie szczęśliwe. Ten świat potrzebuje królów. Ten świat potrzebuje chrześcijan, którzy chodzą z podniesioną głową w duchu. Rozumiesz? Ten świat potrzebuje królów, bo tylko oni mogą być sługami prawdziwymi. Ten świat potrzebuje chrześcijaństwa bez deficytów, bez kompleksów. Królów! A żeby być królem, trzeba mieć mentalność króla. A żeby mieć mentalność króla, trzeba zmieniać myślenie na myślenie królewskie. Od dzisiaj proszę cię myślami króla. Zapoznawać się z Pisma Świętego. Ogłaszaj. Stawaj przed lustrem i powiedz, mów, jestem tyle wart, co Chrystus. Moje życie jest warte życia Chrystusa. Jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jestem królem tu na ziemi. Idę panować, Ojcze. Dziękuję Ci za dzisiejsze panowanie. Dzisiaj jest sobotę, gdzie idę popanować. Tak. Jutro niedziela i to znowu co robimy, panujemy. Jak zwykle, nie mamy większych planów. I tak do końca życia. Plan na każdy dzień. Panowanie! 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 Nie bój się do tych pychy, to Ci nie bije pychy. Będziesz widział możliwości i te możliwości będziesz kierował w miłość. Rozumiesz? To w miłość będziesz kierował.
żyj, nie bój się tego. Religia nam pokazała, że trzeba się poniżyć, zmierzać się złotem i z tamtego miejsca, gdzie my coś to posłużymy komuś. Tak niewolnicy służą. Niewolnicy. Niewolnicy. Którzy muszą coś robić. Muszę coś robić. Muszę. No wiem po co. Ja nie rozumiem, dlaczego ty masz coś robić. Kiedyś pracowałem w takiej pracy i było tam dwóch kierowników. Jeden to był naprawdę dobry kierownik, stający się bardzo na rynkach, a drugi to był syn właściciela. Ja się temu przyjrzałem, bo to po nawróceniu było, wiesz, to wszędzie Boga widzisz, wiesz, wszędzie ogląda rzeczy Boże, nie patrzę. Obydwaj mieli takie same pensje, no nie? Ten pierwszy, obkuty chłopak, naprawdę, w ogóle taki chłopak, no, z niezbyt tam takiego bogatego domu, taki no, naprawdę obkuty, wiesz, i studia, i wszystko, wiesz, chciał osiągnąć cele życiowe, tak? Starał się i doszedł do tego, tak? A ten drugi nie do końca, a ten drugi miał ojca. Rozumiesz, o co tu chodzi? W ogóle, tak naprawdę ten drugi miał o wiele mniej pracy, bo o wiele mniej wiedział. A więc tak naprawdę wszyscy szli do tego pierwszego. Jakieś były problemy w firmie, szli do pierwszego, bo ten drugi to nic nie wie. A więc ten drugi zazwyczaj siedzi, no nie? A ten pierwszy to słuchał. Ty, ja mówię, ale jazda, jakie to niesprawiedliwe! Zobacz, od razu przypowieść się przypomina w ogóle, nie? Jak wyszedł właściciel winnicy zatrudniać robotników, tak? Jednych o 6 rano, a drugich o 17 wieczorem, tak? I wszystkim tyle samo daje, mówię, no, to moja winnica. Zobacz, jak to jest niesprawiedliwe, chcę ci coś pokazać. Bóg nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością tego świata, nic! On w ogóle sobie wybrał ciebie! I króla z ciebie uczynił. Zrozum. Tylko z mentalnością króla jesteś w stanie pokonać zaburzenia w twoim życiu. Jesteś w stanie złamać siłę grzechu. Jesteś w stanie rozwalić system porządliwości ciała. Jesteś w stanie zdławić diabła. Tylko królowie stoją na gardle diabła. Niewolnicy będą się płaszczyć. I będą mówić, panie ratuj. A potem on nie uratował mnie, to taki, nie taki. Rozumiecie? Zobaczcie, ile jest pretensji do Boga, że nie zadziałał, że nie zrobił tego. Tyle się modliłem, tyle pościłem. Piszą do mnie, popościsz ze mną, ja mnie nie poszczę, na siłownię chodzę. Ty głupi jesteś całkiem, popościsz ze mną, po co mam to pościć? Jakby można było u Boga coś postęp wyzrobić, rozumiecie? To jest postęp uczynek. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, Boży to dar, nie z uczynku, nie z postu. Kto pości, że będzie pościć? Ludzie wiedzą, że nie jedzą i Bóg coś tam załatwi, bo nie jedzą. Bo Bóg człowieku, no nie wiem człowieku, trener interpersonalny, proszę ciebie, mówi, że będziecie tak głodowe, proszę ciebie, ja załatwię inne sprawy, popościcie trochę. Post jest nam potrzebny, jak tracimy orientację, wiesz co się dzieje, jak Kaszka traci orientację? Drukuje tyłki. Jak chrześcijanin traci orientację, to dobrze, żeby to chciał parę dni postu, tak, i się ogarnął. Tak? Żeby tyłkiem nie nurkować. Po to jest post. Post jest Bogu do niczego niepotrzebny. Tak? Ludzie poszczą, mówię, wypościłem te rzeczy, wypościłeś rzeczy, jak ona rzeczy wypościć. Wypościć, no. A litość boską. Jak ja wiedział, że coś można wypościć, to przestanie jeść. Ja jestem taki twardy wewnętrznie. Ja przez to jeszcze bym umarł. Jakby mógł coś przez to załatwić. Rozumiesz? Ale przez to się nic nie załatwi. Bo to jest uczynek. I Bóg by nie był Bogiem, gdyby z uczynków coś się dało załatwić. Tak? To jest łaska. Nie zasłużona przyjemność. To trzeba sobie wbić w głowę, napisać na ścianach domu. Wszędzie, wiesz, to wszędzie takie rzeczy. To mówimy o fundamentach. To są fundamentalne rzeczy. Się na szkółkach niedzielnych uczysz tego powinien. Ale nas tego nie uczyli na szkółkach niedzielnych. Musieliśmy przejść przez życiowy cykl, tak? Przez doświadczenia, tak? I tragedie, żeby znowu zrobić kółko po pustyni i wrócić w proste miejsce. Jesteście królami! Amen.
stworzyłem was. 3 tygodnie mogliście do pustyni. Jako królowie. Tak? Trzeba było włożyć ławę w Kerman. 3 tygodnie do pana, bo wy 40 lat! Momentalnie już niewolnika się włączyła. Rozumiesz? 40 lat! Szok w trawkach! Przecież to jest, człowieku, to dla mnie niepojęta historia. Jak diabeł jest w stanie zawirować głowy ludzi? Wiem, bo ja też w tym byłem, mówiąc z własnego doświadczenia. Bo mi też sprawi głowę. Sprawi mi głowę. Wychodziliśmy z zagadką z kanałów religijnych. Nie rozumieliśmy w ogóle, Boże, to takie proste? No. W ogóle takie to proste wszystko. Mentalność króla. Proszę, myśl o sobie jako królu. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że jestem królem. Mogę sobie chodzić i rządzić. I królować. Będę zarządzał dzisiaj duszą swoją. Dusza też tam się dwie za mnie mordę. Jestem królem. W imieniu Jezusa Chrystusa masz teraz wykonywać moje polecenia. Ale ja bym chciała sobie pomyśleć o jakiejś porażce. Co będzie przed chwilą? Nie ma myślenia o porażce. Będziesz myślała o tym, co ci powiem. Tak? Będziesz myślała. Rozumiesz, bo ty jak zarządzasz? Najpierw duszą swoją. Tak? Duszą swoją. Duszą swoją. Następnie zaczyna się rozpościerać wpływ autorytetu. Rodzina, dzieci, społeczeństwo. Proszę cię, uznaj siebie za króla. Te pierwsze fragmenty, które czytałem, uznaj. Grzech nad tobą nie panuje. Diabeł nad tobą nie panuje. Jesteś nowym stworzeniem. Nie poddawaj się emocjom, nie poddawaj się wpływowi świata. Ludzie, ten świat chce nas zabić. Rozumiecie? To jest w ogóle nieprzyjazne środowisko. My żyjemy w ogóle jak w Matrixie. To w ogóle jest, to nieprzyjazne jest. Myślisz, że co ci ludzie chcą? Ludzie, którzy Jezusa nie znają. Myślisz, że to są twoi koledzy? To, że to synowie diabła. Trzeba ich do Jezusa przyprowadzić dopiero. Rozumiesz? Przyprowadzić. Ale w mentalności niewolnika nie zrobisz tego. W mentalności niewolnika będziesz chciał się jakoś, żeby ten świat jakoś działał. Ludzie do mnie przychodzą, młody chłopak, młoda dziewczyna, mówi, wiesz, mówi, Pan mi pokazał taką osobę na męża czy żonę. Ja mówię, zna Jezusa, chodzi z Bogiem. Nie, jeszcze nie jest nawrócony. Ja mówię, to się nie żeń, tylko przyprowadź do Jezusa. Ale to Pan mi tam dał, tak ja mówię, co Ci Pan dał? Nic Ci Pan nie dał. Mówię, co Ty chcesz? Ale, mówię, przecież to jest córka diabła, mówię. Tak? Córka diabła. A co ja Ci zaprosić? Po ślubie do teścia na łódkę. I co? Córka diabła. Ożenisz się z córką diabła? Ożenisz się? Wyjdziesz ze syna diabła? Nie. Nie idź na kompromis. Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś wiele wart. Zrozum, to są takie, to jest kwestia wszystko mentalności. Jaki myślisz, taki jesteś. Trenujcie się. Bo żeby iść dalej w przebudzeniu, tak? My musimy te rzeczy w sobie usankcjonować bardzo mocno. Całe stworzenie wzdycha, oczekując objawienia Synów Bożych, czyli objawienia królów. Całe stworzenie wzdycha, wszystko wokół. Ci ludzie potrzebują tego, abyś stanął na wysokości swojej tożsamości. Nie daj się twoim myślom, które mówią inaczej. Nie daj się temu światu, nie daj się swoim doświadczeniom różnym. Nie? Macie wiele doświadczeń. Każdy z nas ma wiele doświadczeń. Większość to są negatywne doświadczenia. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale te doświadczenia nie weryfikują ciebie jako jakieś prawdy. Nie. Prawda jest w Słowie. Choćbyś 1000 razy dziennie miał powtarzać, jestem królem w imieniu Jezusa i każdą myślę podporządkowywać, to się za to wziąć bardziej.